Cześć, jestem higienistką stomatologiczną, pracuję w Exclusive Dental Studio. Dzisiaj mamy w gabinecie panią Weronikę, to jest nasza pacjentka Secret Ortho. Dzisiaj przeprowadzimy z nią zabieg higienizacyjny, czyli oczyszczanie profesjonalne ze złogów kamienia nazemnego, poddziąsłowo, naddziąsłowo i również piaskowanie w celu oczyszczenia z osadów. Od marca ubiegłego roku, czyli to będzie około 10 miesięcy, regularnie odbywa wizyty higienizacyjne, ponieważ w aparatach, czy to jest stały, tradycyjny, czy nakładkowy Secret Ortho, no, higienizację wykonujemy co 3 miesiące. Kiedy była ostatni raz wykonywana higienizacja? 3 miesiące temu. 3 miesiące temu. Nosi Pani soczewki? Nie. Czy coś się zmieniło w Pani stanie zdrowia od ostatniej wizyty? Nie. Krwawienia z dziąseł jakieś występują podczas szczotkowania, nitkowania? Na coś mam zwrócić uwagę? Nic z tych rzeczy. Okej, dobrze. Nie mamy żadnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu, w związku z czym przejdziemy do pierwszego etapu, w którym wybarwimy płytkę bakteryjną, dzięki czemu będziemy dokładnie widzieć, jak pacjentka radzi sobie z higieną jamy ustnej na co dzień. Zabieg wykonamy szwajcarską maszyną MSA, Airflow Master Piezon. Jest to najnowszy produkt tej firmy. Maszyna dzięki temu, że ma podgrzewaną wodę, zapewnia komfort pracy podczas zabiegu zarówno higienistce, jak i pacjentowi, który ma zmniejszone ryzyko nadwrażliwości. Jeśli ma podsłaniane szyjki, to taka ciepła woda redukuje tutaj dyskomfort. Właśnie zakończyliśmy zabieg naszej pacjentki z powodzeniem. Wszystko zostało ładnie usunięte, oczyszczone. Zalecenia pohigienizacyjnej dla pacjentów są takie, że przez 3 dni uważamy na produkty spożywcze, które są kwaśne i pikantne, ponieważ mogą podrażniać błony śluzowe jamy ustnej, czyli dziąsła, które podczas zabiegu są troszeczkę podrażnione piaskiem, którego używamy do oczyszczania powierzchni zębów. Przez najbliższe 30 minut nie jeść, nie pić, ponieważ zęby zostały zabezpieczone odpowiednim preparatem pozabiegowo. I my dzisiaj do tego celu użyliśmy preparatu GC Tutmus, ze względu na to, że nie zawiera on fluoru u pacjentów, którzy mają aparaty nakładkowe. Nie stosujemy fluoru, ponieważ mają attachmenty przyklejane, a sam fluor może zaburzyć wiązanie kompozytu do zęba, czyli tak zwaną adhezję. W kolejnej części filmu omówimy, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej, także zapraszam.